Well, thank you for having me here. Dziękuję za zaproszenie. And this is such an amazing family of God. To jest taka wspaniała rodzina Boża. And Pastor Mariusz makes what I have to share so easy. Dzięki pastorowi Mariuszowi to, czym się będę dzielił, jest o wiele prostsze. And he asked me to share about how a sinner becomes a saint. On poprosił mnie, żebym podzielił się tym, w jaki sposób grzesznik staje się świętym. And I was teasing him, saying, "You sure you don't want me to teach a saint how to become a sinner?" I ja chciałem się upewnić, że nie chcę, żebym na odwrót nauczył. No, we don't need help in that area. W tym przypadku nie potrzebujemy pomocy. I would like to begin in with prayer. Father, we ask that you bless this time and help us to hear from you, from your spirit and from truth in Jesus' name. Chciałbym pomodlić się, Panie, pomóż nam zrozumieć to, czym będziemy się dzielić i niech Twój Duch naucza nas w swoim duchu i w prawdzie. So, the question how a sinner becomes a saint can be very confusing. Pytanie, w jaki sposób grzesznik może zostać świętym, może sprawić nam kłopot. First of all, what is a sinner? Po pierwsze, kim jest grzesznik? Everyone has kind of like a different idea what that might mean. Po pierwsze, każdy ma inne spojrzenie na to, co to znaczy. And soul winning yesterday with Pastor Mariusz, we had this conversation with people. Wczoraj podczas ewangelizacji rozmawialiśmy z ludźmi. They think, some people think a sinner is the bad guy over there that does terrible things, but I'm not like that. Niektórzy uważają, że grzesznik to jest ktoś gdzieś tam, kto wykonuje okropne rzeczy, ale ja tutaj, ja nie jestem taki. Hitler is the bad guy. Hitler to jest ten niedobry człowiek. But that doesn't include me. Ale ja nie. But what does the Bible really say? A co mówi na ten temat Biblia? What is a sinner? Kim jest grzesznik? Is it just somebody that does bad things? Czy to jest ktoś, tylko ktoś taki, kto robi same złe rzeczy? So turn with me to 1 John. Otwórzcie ze mną na pierwszym liście Jana. First Peter, sorry. Przepraszam, pierwszy Piotra. Pierwszy list Piotra. Chapter 1. 1. Verse 23. 23. It says, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which lives and abides forever. 1 Piotra 1:23. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez słowo Boże, które żyje i trwa. Mm-hmm. So there is a seed that's corrupted. Jest nasienie, które jest skażone. And the story of Adam and Eve help us to understand. I historia Adama i Ewy obrazuje nam to. Because when they sinned, something happened in their physical body. Bo kiedy zgrzeszyli, coś stało się z ich fizycznym ciałem. And it would be corruption. Pojawiło się skażenie. Yeah, and it would be passed on from generation to generation. Które zostało od tego momentu zaczęło być przekazywane z pokolenia w pokolenie. So we read in the Bible some interesting verses that help us to understand. W Biblii czytamy ciekawe wersety, które pomagają nam ten temat zrozumieć. One of them is in Romans chapter 3. Jeden z nich to Rzymian 3. Verse 23. Werset 23. Rzymian 3:23. Says, for all have sinned and come short of the glory of God. Jest tu napisane, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. So all means everybody. Wszyscy to wszyscy. Coming short of the glory of God. Zabrakło nam chwały Bożej. And God created us to be in glory. A Bóg stworzył nas do tego, żebyśmy
byli w chwale. We were to be made in his image. Byliśmy stworzeni na jego obraz. And actually God never created anybody to die. Bóg nigdy nie stworzył nikogo po to, żeby umarł. We were created to live. Byliśmy stworzeni do tego, żeby żyć. But when sin entered into the human race, ale gdy pojawił się wśród ludzi grzech, death also entered in. Również pojawiła się z tym śmierć. So the question, why do we get old? Dlaczego starzejemy się? Because of sin. Z powodu grzechu. How much of the world even knows that? I czy świat jest zdaje sobie z tego sprawę? They're still fighting to figure out how to extend life longer. Świat cały czas próbuje wydłużyć życie. But God gives us eternal life. Ale Bóg daje nam wieczne życie. And so, so many good places to go. Let's turn to Romans 5, since we're in Romans. Otwórzmy Rzymian 5. Verse 17. Werset 17. Rzymian 5:17. Did I say 17? Romans 5:12. Przepraszam, 12. 5:12. Wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed upon all men. For all have sinned. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. So one man caused a lot of trouble. Jeden człowiek sprawił wiele zamieszania, wiele kłopotów. Huge trouble for us. Spowodował wielkie kłopoty dla nas. Because of one man that sinned, every person that is born after that carries with them a physical body that has a nature of sin in it. Z powodu grzechu jednego człowieka stało się tak, że każdy, kto się narodzi po nim, bo rodzi się w grzesznym ciele. And if you lived perfect your whole life from the day you were born and never sinned your whole life and then died, you still would not be saved. I gdybyś urodził się i przez całe swoje życie wiódł doskonałe życie, nigdy byś nie zgrzeszył i umarłbyś, to nadal umarłbyś jako niezbawiony człowiek. Because there's a sin nature still in us. Dlatego, że grzeszna natura cały czas jest w nas. Even before we even sinned. Nawet zanim zgrzeszyliśmy. And it made us as by definition a sinner. I dzięki temu, czy przez to, to spowodowało, że można nas nazywać grzesznikiem. And the problem is so big, it turns, turn to Jeremiah chapter 17. I problem jest tak duży. Możemy zobaczyć to w Jeremiasza 17. Możemy zobaczyć, jaka jest wielkość tego problemu. Verse 9. Werset 9. Jeremiasza 9, nie, 17:9. The heart is deceitful above all things, desperately wicked. Who can know it? Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute. Któż może je poznać? So, this is like presents this huge problem in humanity. Więc pojawia się przed nami dla całego człowieczeństwa bardzo duży problem. How can I be saved? W jaki sposób mogę być zbawiony, uratowany przed tym? We're going from a sinner to a saint. Ten proces przechodzenia od grzesznika do świętego. This is another kind of problem in definition. To też jest pewien problem, jeśli chodzi o zdefiniowanie go. What is a saint? Kim jest święty? The world has, religion has created saints. Religia stworzyła świętych. They are great people who did good things for God. Według religii to są dobrzy ludzie, którzy wykonywali bardzo dobre rzeczy dla Boga. Some of them died for the faith. Niektórzy z nich umarli w wierze albo za wiarę. And a label was put on them, they are saints. Nazwano ich świętymi. And this is so not true. A nie jest to właściwe.
Because the word saint in the Greek, it actually means one who is set aside for God's purpose. Dlatego, że według definicji biblijnej święty to jest ktoś, kto jest oddzielony dla Bożego celu, so, albo do wykonywania Bożego celu. Apostle Paul writes a letter to the Ephesians and he says to the saints which are in Ephesus. Apostoł Paweł pisze list do Efezjan i pisze tam do świętych, którzy są w Efezie. If he was living today, he could have said the saints that are in Gdańsk. Gdyby żył w naszych czasach, to by napisał list do świętych w Gdańsku. And he wouldn't be describing people who were trying hard to serve God. I nie opisywałby ludzi, którzy całe swoje wysiłki wkładali w to, żeby służyć Bogu. Or trying to be good. Którzy starali się być dobrymi ludźmi. But he'd be describing people who have received the new birth. Ale opisywałby ludzi, którzy mają nowe narodziny. Doświadczyli nowego narodzenia. And so our condition before Jesus is received is hopeless. Więc zanim przyjmiemy Chrystusa, nasz stan jest beznadziejny. We can't save ourselves. Nie możemy sami siebie zbawić, uratować. Do all the good things you can in this life, you cannot save yourself. Możesz robić wszystkie dobre rzeczy całego świata i tak nie uratujesz siebie. Go to church every week. Możesz chodzić do kościoła co tydzień. Pray five times a day. Możesz modlić się 5 razy dziennie. Fast. Możesz pościć. Read Bible. Czytać Biblię. It does not save us. To nie uratuje nas. Only one thing. Tylko jedna rzecz nas zbawi. And it's in a person. I to jest osoba. Jesus. To Chrystus, to Jezus. And as was described so well here when Jesus died on the cross. I tak jak tutaj widzieliśmy w tym przykładzie, kiedy Jezus umarł za nas na krzyżu. He paid for our sins. On zapłacił za nasze grzechy. So I have a quick illustration. Mam taką ilustrację. And we can use this as most everyone is familiar with who Adam and Eve were before they sinned. Większość z nas wie o tym, kim byli Adam i Ewa zanim zgrzeszyli. And we know that they would never die. I wiemy o tym, że oni nigdy nie mieli umrzeć. They would live forever. Mieli żyć na That's wieki. Pretty cool, isn't it? To jest fajna rzecz, prawda? Fajna Perfect sprawa. Perfect environment. Żyli w doskonałym otoczeniu. No bad weather. Nie było złej pogody. No diseases. Nie było chorób. Wow, that's amazing. To było niezwykłe. And what can go wrong in that? Co może się popsuć? Just one thing. Jedna rzecz. There's a tree of knowledge of good and evil. Było tam drzewo poznania dobrego i złego. And God said the day you eat of it you will die. I Bóg powiedział, że dzień, w którym zjecie owoc tego drzewa, to będzie dzień, w którym umrzecie. So they went from this condition of having no sin. Więc oni przeszli od tego stanu, kiedy nie było tam żadnego grzechu. I brought some sin with me. Ja przyniosłem ze sobą trochę grzechu. I can help you. Some people in the back this. In the back can see what you're yeah. doing, right? Okay. I can hold it for you. If I can do it without shaking. Yeah. Maybe I can help you with this. And so what the sin nature did is it became it infected everything. Więc grzeszna natura wpłynęła na wszystko. And how can that be cleansed? Jak można ją oczyścić? Well, turn with me to Ezekiel 36. Otwórzcie ze mną na Księdze Ezechiela 36. I think so. I'm hoping. Mm-hmm. And verse 26. Ezechiela 36, 26. It says, a new heart also will I give you and a new spirit I will put within you. Jest tam napisane, dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Because all of this is the work of Adam's failure or Adam's sin.
To wszystko to jest wynikło z upadku Adama. And when Adam and Eve had children, it reproduced the same thing. I kiedy urodziły im się dzieci, to one już rodziły się z tą naturą. It answers the question, why do we do sinful things? I to też odpowiada na pytanie, dlaczego my grzeszymy. Even the apostle Paul said, when I try to do good, evil is present with me. Nawet apostoł Paweł powiedział, że wtedy, kiedy staram się robić dobre rzeczy, to zło cały czas jest we mnie. And when he sinned, he said, actually it's not I, but this sin nature in me. I też powiedział, że kiedy grzeszę, to nie ja, tylko ta grzeszna natura grzeszy. All right, so there is a great teacher named Nicodemus. Przychodzi, jest taki nauczyciel na imię ma Nikodem. And he goes to see Jesus. I on przychodzi do Jezusa. And he tells Jesus, I know that you're from God because of the miracles that you do. I on mówi do Jezusa, Jezu, wiem, że jesteś od Boga, bo dokonujesz takich niesamowitych cudów. So turn with me to John 3:3. Więc otwórzcie ze mną na Jana 3:3. Just so you know, I'm not making it up. Żebyście wiedzieli, że nie wymyślam tego. And it's Jesus says to him in verse 3. Jesus answered and said unto him, truly, truly, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jezus powiedział do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. And this is, can you imagine saying this to somebody that has, is not a believer and you tell them you need to be born again? Czy wyobrażasz sobie to, że mówisz komuś, kto jest niewierzącym, że musisz się na nowo narodzić? The conversation's not gonna last very long. Ta rozmowa nie potrwa długo. They will think you're crazy. Ta osoba pomyśli, że jesteś szalony. But a person that's thinking with God through his word, that can mean something. Ale osoba, która myśli myślami Bożymi, Nicodemus understood many things from the old scriptures. Zrozumie to. Nikodem rozumiał wiele koncepcji pochodzących ze Starego Testamentu. But he didn't know what Jesus was saying. Ale nie miał pojęcia, o czym mówi Jezus. And Jesus sort of kind of rebuked him. I Jezus troszeczkę go upomniał. Said, you're a teacher? Powiedział mu, jesteś nauczycielem? You're teaching Israel? Uczysz w Izraelu? And you don't know what I'm talking about? I nie wiesz, o czym mówię? And I kind of like it humbles me when I hear Jesus speak like that. I to mnie uniża, no czuję taki respekt może tak, kiedy Jezus mówi tak do Nikodema. I believe that Jesus wants us to teach and know what we're talking about. Myślę, że Jezus chce, żebyśmy uczyli i żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. And Jesus said you must be born naturally. Jezus mówi, musisz urodzić się w sposób naturalny, like we all are, tak jak my wszyscy, and then you need to be born a second time from above. Ale potem musisz narodzić się drugi raz i to są narodziny z góry. And that's the work of a Holy Spirit. I to jest dzieło Ducha Świętego. We cannot make it happen. My sami tego nie możemy zrobić. Attending church and doing good things doesn't bring the Holy Spirit into me. Chodzenie do kościoła i wykonywanie dobrych rzeczy nie sprawia, że Duch Święty zamieszkuje we mnie. So how do we get Holy Spirit? Więc jak możemy posiąść tego Ducha Świętego? God made it so easy. Bóg nam to tak ułatwił. The moment I believe. W momencie, kiedy uwierzę in Jesus. W Jezusa. Something happens, it's called the work of God. Coś się dzieje i to się nazywa dzieło Boże. And it happens by faith. I dzieje się poprzez wiarę. Abraham believed God and it was accounted to him as righteousness. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.
Oh, this is like the greatest message on the earth. To jest najwspanialsze przesłanie na ziemi. So what happens is when we believe in Jesus. Co dzieje się, kiedy uwierzymy w Jezusa? I brought some Holy Spirit. Przyniosłem też trochę Ducha Świętego. Because we don't want the sin nature to dominate. Bo nie chcemy, żeby natura grzeszna dominowała. Oh, please. No, I can I help you? No, because. And he fills us. I napełnia nas. Not just a little bit. Nie tylko troszeczkę. Completely. Ale całkowicie. Right to the brim. Aż po sam brzeg. Whoops. Nie tak. Get the right cap on here. Okay, so we have an interesting picture. Mamy tutaj ciekawy obraz. We have two natures now. Mamy teraz dwie natury. You can show it because it's like to the people two in the natures. Back. Dwie natury. We still have a sin nature. Mamy wciąż grzeszną naturę. But we have something brand new that is the work of God. Ale mamy w sobie też coś nowego, co jest dziełem Bożym. New heart and new spirit. Nowe serce i nowego ducha. This is so big. To jest tak wspaniałe. And it's so important. I tak ważne. Because God sees you and I only. Bo, and listen to this. Posłuchajcie only tego. Here. Bóg widzi nas i widzi tą górną część tylko. So when God looks at a person who has the new birth, he only sees you in Christ. Bo kiedy on patrzy na człowieka, który narodził się na nowo, to widzi tego człowieka tylko w Chrystusie. So in Ephesians 1:1, w Efezjan 1:1, to the saints that are in Ephesus, gdy Paweł pisze do świętych w Efezie, and the faithful in Christ, i wiernych w Chrystusie, Paul is saying, here you are. Paweł mówi, popatrzcie tutaj. In Christ. W Chrystusie. That's the safest place to be. To jest najbezpieczniejsze miejsce, w jakim możemy być. It doesn't get any better. Nie ma niczego lepszego. There's no work involved to remain here. I nie wykonujemy żadnej pracy po to, żeby tutaj pozostać w tym stanie. The work is finished. Praca jest zakończona. Holy Spirit sealed us forever. Duch Święty zapieczętował nas na zawsze. So now the battle is between in our walk with God is do I want to live here or do I want to live here? Więc teraz cała bitwa w naszym życiu chrześcijańskim to jest w naszej głowie, czy ja chcę żyć w oparciu tej górnej części czy tej dolnej części. Every day is a choice. Każdego dnia mamy wybór. But I just want to say how good this is. Ale chcę wam tylko powiedzieć, że to jest bardzo dobre. We're gonna read i jeszcze przeczytamy coś. Let's read 2 Corinthians 5. 2 Koryntian 5. Just how good is this? To jest naprawdę dobre. Just how perfect are you? To podkreśla to, jaki jesteś doskonały. It's hard to accept this. Trudno jest nam to przyjąć, zaakceptować. But God said this. Ale to powiedział Bóg. He said that you are as righteous as he is. On powiedział, że jesteś tak doskonały jak on. Let's read it, verse 21. To jest 2 Koryntian 5:21. For he has made him to be sin for us, the him is Jesus, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. On tego, który nie znał grzechu, czyli Jezusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. This is so exciting. To jest tak ekscytujące. Because it this like makes the devil angry. To sprawia, że diabeł się wścieka. Because it's all about what Jesus did, not about what man did. Bo to dotyczy tego, co zrobił Jezus, a nie tego, co zrobił człowiek. And
Another thing that I like about this. I jeszcze jest jedna rzecz, którą bardzo lubię. Religion tries to do this. Religia próbuje wymieszać te dwie części. It tries to clean this up. Próbuje oczyścić tą dolną część, ale nie jest w stanie. It cannot clean the sin nature. Nie może wyczyścić grzesznej natury. The cross did that. To zrobił krzyż. It gave us the ability to choose to live in who we really are. Dzięki krzyżowi mamy możliwość wybrać i zdecydować, jak będziemy żyć, według której części. It's called having a spiritual identity. Amen. I mówimy, że mamy duchową tożsamość. So if somebody asked you, who are you? Więc kiedy ktoś ciebie pyta, kim jesteś, we can say I'm in Christ. Możesz powiedzieć, jestem w Chrystusie. Oh, but yesterday you got angry and you did all these bad things. Ale wczoraj gniewałeś się i robiłeś te wszystkie złe rzeczy. Yes, that could be true that yesterday I gave in to this, but God always sees me in my position in Christ. Tak, to prawda. Wczoraj mogłem żyć w tej dolnej części, tak, ale Chrystus widzi mnie według tego, znaczy Bóg widzi mnie według tego, kim jestem w Chrystusie. So we'll close with this verse. I zakończymy jeszcze jednym wersetem. Romans 4. Rzymian 4. Verse 22. 4:22. And 23 and 24, yeah. Verse 22, and therefore it was imputed to him for righteousness. Now it is not, it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also to him it shall be imputed if we believe on him that was raised up, Jesus, our Lord from the dead. Rzymian 4:22. Dlaczego i dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, a nie napisane dlatego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym to ma być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa Pana naszego z martwych. So imputed means it was placed on your account. Poczytane znaczy, że to zostało dołożone na twój rachunek. You could hold a big sign up that says forgiven. Możesz trzymać nawet taki baner z napisem wybaczono mi. Paid in full. Zapłacono w pełni. That's what God did for us. To zrobił dla nas Bóg. By giving us Jesus. Dał nam Jezusa. And he did it all. I on to wszystko zrobił. So where does the glory go? Więc gdzie, komu należy się chwała? It has to go to God. Ona musi być skierowana na Boga. It's no longer a program in the church to try to change yourself. Nie chodzi o teraz już dłużej o program, w którym bierzesz udział i dzięki temu programowi zmienisz się. We don't have those programs. Nie mamy takich programów. Change yourself program. Nie mamy programów usprawnienia siebie. We just keep pointing to what Jesus did. Tylko wskazujemy na to, co zrobił Jezus. And we say, walk in it. I mówimy, chodź w Jezusie. It's so awesome. It's to jest so easy. Tak niesamowite i tak łatwe. That's why we smile a lot. Dlatego śmiejemy się dużo. That's why we laugh a lot. Uśmiechamy się dużo. Because we know if we look at ourselves and we say, wow, look who I am now. Bo jak patrzymy na siebie, mówimy, popatrz, kim jestem teraz. Amen. 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 Amen.